Witam wszystkich, z tej strony Czaberdach. Będziemy znowu grali w... Znaczy znowu, jeszcze żeśmy nie grali, ale będziemy grali w Aoda. I chciałbym w tym odcinku zaprezentować tworzenie postaci, co jest już również bardzo interesujące i samo w sobie sprawiające wiele przyjemności. Na początku, co tu możemy zrobić? Przede wszystkim możemy nadać naszemu bohaterowi imię. Możemy zmienić kolor skóry, tatuaże mu dodać, bądź, nie wiem, bądź co, włosy, kolor włosów, brodę, też kolor brody. Co to za kolor? Jakiś zielony? A, nie będzie rudy. Dobrze. Jeszcze zostały nam dwie rzeczy do pokazania. Mamy w tej grze frakcje. Trzy szlachetne domy, gildie asasynów, gildie kupców, imperialnych gwardzistów i gildie złodziei. Dlaczego o tym mówię na początku? Ponieważ nasza postać, jaką wybierzemy profesję, każda z profesji ma jakiś poziom, rating lubialności lub nielubialności u poszczególnych frakcji, co pewnie będzie pomagało lub przeszkadzało w dostawaniu pewnych questów, w kontaktach, w wykonywalności questów również. Więc zacznę tak opisywać, żeby wprowadzić troszkę w ten świat, w ten content cały, wydarzeń, które przed nami czekają. Dom Aurelianów. Dom Aurelianów jest domem, który był odpowiedzialny za kolonizację. W tym momencie bardzo to dobry był interes dla nich i w tym momencie kontroluje ten dom 70% ziem w tym znanym świecie, w tej krainie, w której będziemy nasze przygody uskuteczniać. Więc mamy potężny, wpływowy dom Aurelianów. Dom Crassusów. Dom Crassusów oddzielił się całkowicie od polityki, wojny, wszystkiego i zaczął się bardzo mocno angażować w researching, jak to będzie? W naukę, po prostu w naukę. Pewnie chodzi o te stare artefakty. Zaczął się interesować również magią i teraz tą starą wiedzę, wraca z tą starą wiedzą, wraca właśnie do tej rzeczywistości upadłego imperium i próbuje zająć jakoś swoje miejsce. Dom Daratanów. Bardzo smutny dom w mieście przez nich kontrolowanym, zaczniemy, i jedynym mieście przez nich kontrolowanym. Jest to dom w upadku, przed którym leży już chyba tylko i wyłącznie ciemna, brutalna przyszłość wyginięcia ze świata politycznego. Dom Daratanów został z naprawdę z mniejszą, jak tutaj jest napisane, z mniejszą ilością niż 100 ludzi lojalnych im. I generalnie obserwuje powolne zanikanie swoich wpływów. No, po prostu gaśnie. Asasyni. Asasyni, ta gildia, ona się zrodziła po upadku. Z początku łodziarze Styksu byli elitarną jednostką ochraniającą imperatora. Po upadku imperium zaczęli, jako że imperator miał wiele wpływów politycznych i uczestniczył w tych grach o tron, łodziarze dobrze się czuli w tych klimatach i postanowili dalej w nich uczestniczyć, w tych politycznych grach.
tylko że uczestniczyć ze swoimi umiejętnościami wojskowymi. I to, co mieli do zaproponowania, to było asasynowanie. I tak powstała właśnie gildia morderców, skrytobójców. Gildia kupiecka, bardzo wpływowa, posiadają wszystkie źródła, są we władaniu wszystkich źródeł pieniężnych, bazarów, sklepików, kopalń itd., itd. Mocna pod wpływem koneksji, mocna pod wpływem siły pieniężnej, przekonywania również związanego z tym, frakcja, która gdyby miała jakieś większe cele niż tylko ekonomiczne, mogłaby naprawdę mocno namieszać, ale oni się interesują tylko pieniędzmi, więc nie są politycznie jakoś bardzo zagrażający. Imperialni gwardziści. Imperium padło, więc tak naprawdę imperialnych gwardzistów nie ma. Powstała za to z wojsk, z tych legionów, osobna frakcja, frakcja, która stara się utrzymywać porządek za wszelką cenę, porządek tam, gdzie go już praktycznie nie ma. Ich są wielkimi idealistami, to są pewnie jacyś generałowie, centaurowie i tak dalej, centurionowie, przepraszam, którzy chcieliby powrotu imperium, porządku rzymskiego, ładu i próbują ten ład utrzymywać, nie dopuszczać do wojen między frakcjami i domami. Więc jest to taka frakcja, która po prostu próbuje trzymać to wszystko w kupie i jeżeli jest taka możliwość, również za gębę pewnie. Gildia złodziei, co tu dużo gadać, gildia złodziei, to gildia złodziei, prawda? Więc po takiej prezentacji tych frakcji, jako profesję, tutaj nic nie możemy, możemy klikać, ale to nie daje żadnych rezultatów. Tutaj natomiast, gdy klikamy, zjawiają się już i konkretne wyniki. Coś się zmienia. Mamy, tak, do wyboru mamy asasyna. Nielubiany przez imperialnych gwardzistów. Pewnie jakieś stare zatargi między elitarnymi jednostkami, a zwykłymi wojakami. Lubiani przez domy, ponieważ jest to polityka, lubiani przez samych siebie, lubiani przez kupców, którzy, o dziwo, bardzo lubiani przez kupców, którzy pewnie lubią korzystać z usług skrytobójców. Złodzieje neutralni. Kim są asasyni? Jest to legalna praca. Są oczywiście poza prawem, w oczach przynajmniej imperialnych gwardzistów, ale jak widać, inne wpływy polityczne ich na pewno chronią, więc asasyni, będąc gildią, mają, powiedzmy, wolną rękę w swojej działalności. Nikt im nic nie udowodni i zresztą ktoś, kto zakontraktował czyjąś śmierć, pewnie nie powie, nie piśnie słowa na ten temat, bo nie chce być posądzony o to, że to on wydał takie polecenie. Jest to legalna robota. Wykonują zadanie, likwidują kogoś, dostają za to pieniądze. Schemat znany z wielu książek fantasy, więc nie koniec rozwodzenia się. Dwa rodzaje złodziei. Grifter pierwszy. Grifter jest to po prostu złodziej z ulicy, niepowiązany z gildią złodziejską. Człowiek wolny, okazję łowi i czeka, kiedy się obłowi. Grifter ma, jest neutralny, wszyscy są neutralni do griftera. Po prostu póki moja postać nie zostanie złapana pewnie na uczynku jakimś, płyty jest, nie mam, nie minusuje. Inna sytuacja, no złodziej jak złodziej, wiadomo, co tu dużo więcej gadać. Skradanie się, lockpiki, pułapki pewnie. Poza prawem, poza gildią. Złodziej z gildii, poza prawem, ale w gildii, więc ochrona. Za to jest, są mocno nielubiani przez wszystkich oprócz samych siebie. Imperialni gwardziści, co ich to obchodzi? Aurelianie, którzy dysponują pełnią władzy, co to ich obchodzi, że tam jest jakaś gildia?
reszta domów ich nie za bardzo lubi, ponieważ Aurelian stać na ich usługi, innych pewnie nie bardzo, szczególnie Daratanów. Więc nasz złodziej z gildii, tak samo jak assassin, nie może, zabić kogo chce, kiedy chce i jak chce, złodziej z gildii nie może ukraść czego chce, kiedy chce i komu chce. Złodziej z gildii dostaje zlecenie, wykonuje je, przynosi przedmiot, informację, czy co tam zostało zamówione, i dostaje jakiś profit, wynagrodzenie za swoją usługę, czyli dostaje tylko za dzieło, za wykonane dzieło. Nie bierze żadnych innych rzeczy ze sobą. Drifter, wolny człowiek. Drifter to jest człowiek niezależny od nikogo, nie interesujący się żadnymi tam politycznymi gierkami, nikomu nic nie jest winien, od nikogo nic nie wymaga, idzie swoją drogą, idzie przez świat, podążając ze swoimi celami, i jak widać zresztą we frakcjach, wszystkich to gówno obchodzi. Więc nasz Drifter też pewnie jest takim człowiekiem, którego wiele rzeczy gówno obchodzą. Czy ten nasz Drifter będzie dobrym wojownikiem, czy dobrym zgadki, to dalej. Pretor, dyplomata. Na usługach, pretorzy są na usługach poszczególnych domów, poszczególnych frakcji, by służyć zakulisowo. Jest to ta siła polityczna, spin doktorzy to się chyba nazywa, którzy podpowiadają, jak ma wyglądać, służą koneksjami, służą jak się mówią i jak się zachować, by politycznie zostać czystym, by politycznie wyjść na swoje. Więc mają takie usługi szara eminencja, można powiedzieć troszkę nawet. Więc tym się zajmują pretorzy. Najemnik. Gladiator, zwyczajny nasz gladiator, który zna się na machaniu gladiusem, zna się na wykorzystaniu sieci trójzęba i tak dalej. Tank, zwyczajny nasz tank do machania mieczem, bronienia się tarczą kwadratową. O dziwo, chyba jest to jedyna profesja lubiana przez imperialnych gwardzistów. Kupiec. Kupiec, co tu dużo gadać, znowu gildia kupiecka, wpływy, kasa, pewnie będzie dobry w kupowaniu sobie taniego sprzętu, tanich rzeczy do kraftowania, innych rzeczy, jednak pewnie będzie z niego nijaki wojownik i wszystkie questy będzie musiał próbować wykonywać drogą dyplomatyczną, dopóki nie zdobędzie jakiejś ekipy, która będzie go chroniła. I na koniec zostawiłem Lore Mastera, ponieważ tą profesję chcę wybrać, tą klasę chcę prezentować. Lore Master, bardzo ciekawa rzecz. Ludzie, jest to również, powiedzmy, w pewnym sensie gildia, szkoła, ludzie, którzy są pochłonięci przez prehistorię właśnie tych półbogów, artefaktów, dawnej wojny, maszyn, wiedzą, gdzie szukać, czego szukać, pomagają, kupcy często przynoszą różne artefakty gdzieś tam znalezione, kupione, pomagają ocenić ich wartość, podpowiedzieć, za ile i komu można to sprzedać, jak można to wykorzystać. Ludzie, którzy pewnie ślęczą nad jakimiś skryptami, ślęczą nad jakimiś schematami, by odkryć, wrócić do życia dawną, zapomnianą wiedzę. Oni chcą przegnać tą mgłę siedzącą i zakrywającą prehistorię. I tą frakcję wybiorę. Tradycyjnie będę grał dziewką z tatuażami. Nie można u dziewki tatuaży wybrać. Więc włosy. Boże, chłopka. Chłopka z długimi włosami. Chłopka z kucykiem. Chłopka z krótkimi włosami. Fantastycznie.
Można jej obręcz. Jezu drogi, nie. Tragedia, nie. Tragedia, biorę faceta. Przynajmniej można mu dać tatuaże. Albo zrobić z niego Williama Wallace'a. Dobrze, i jako lore master zaczniemy jako uczeń właśnie tego jednego z mistrzów lore masteringu. Nie wiem, czy to profesja, czy no, nie wiem, czy można tak powiedzieć, nieważne. W tym domu, w mieście domu Daratan. Zdawałoby się, że to będzie taka frakcja, gildia, szkoła, bardzo szlachetna. No, okaże się już właśnie po paru pierwszych momentach, że niekoniecznie tak będzie. Kiedy wybraliśmy już profesję, mamy możliwość mieszania w statystykach i przydzielania punktów umiejętności u naszego konkretnego już bohatera z wybraną konkretną profesją. Punkty statystyki. Jest ich 6. Siła, zręczność, powiedzmy zdrowie, percepcja, inteligencja, charyzma. Każdy z tych, każda statystyka ma jakiś efekt. Zmniejszmy sobie wszystko na 4, minimum. O. Efekty. Siła dodaje nam bonusy lub punkty karne w zadawanych obrażeniach. Dexterity. To jest bardzo ważne, ponieważ odpowiada za ilość action pointsów, które są no, podczas już, gdy dochodzi do walki, no po prostu tura będzie trwała tyle, ile mamy action pointsów. Po wykorzystaniu ich nie mamy szans nic więcej zrobić. Konstytucja, zdrowie powiedzmy. Jest, a to sobie możecie przeczytać, na jakiej zasadzie to działa. W każdym razie odpowiada za ilość naszych hit pointsów. I tutaj ciekawostka. Tu nie levelujemy w normalny sposób, że zaczynamy z levelem 0, pierwszym i mamy jakąś tabelkę czy licznik punktów expa, dzięki którym wiemy, że o, dojdę do tam 300 expa, mam następny poziom, drugi, później 10, 20 itd. itd. Nie ma, nie zauważyłem czegoś takiego. Natomiast przydzielane są skill pointsy. Czyli nie mamy levelowania, mamy po prostu skill pointsy, które możemy konkretnie władować w nasze umiejętności przez nas wybrane. Hit pointsy, jeżeli nie levelujemy, to również liczba hit pointsów się nam nie zwiększa. Czyli jeżeli zaczynamy z 30, jak w tym momencie mamy, do końca gry będziemy mieli już 30 punktów życia i tylko nas będzie ratowało nasze upancerzenie, pancerz, plus umiejętności dodżowania bądź blokowania. Percepcja odpowiada za bonusy w strzelectwie, w walce dystansowej. Inteligencja, skill points bonus. W tym momencie, jeżeli wykonamy coś pozytywnie, za co gra nas nagrodzi przyznaniem skill pointsów, dostajemy plus 5% z tej puli, którą gra by nam przydzieliła. Jak to było w Falloutie, inteligencja była najważniejsza, jak dam ją maksymalnie, ponieważ później dzięki temu możemy szybciej naszą postać zrobić bardziej potężną, więcej punktów przydzielić w konkretne, czy w lockpickowanie, czy w cokolwiek. Zostaje mi 10. Charyzma. To jest reakcja ludzi na nas. W tej chwili mamy minus 20. Jako, że jestem lore masterem, reakcja ludzi na nas będzie bardzo ważna, więc chciałbym ją mieć przynajmniej na zerowym poziomie. Również nie będę się bawił w walkę na bliski dystans, więc chciałbym władować w troszkę bonusu dodać do celności. Konstytucja. Zdecydowanie wolałbym mieć więcej troszkę zdrowia.
40 podejrzewam mi wystarczy oraz więcej action pointsów. I w ten sposób prawdopodobnie to zostawię. Nasza postać prawdopodobnie zostanie już, nie jestem tego pewien, mogę kłamać, ale prawdopodobnie już zostaniemy właśnie z takim ustawieniem statystyk i z związanymi z tymi efektami. Po tym możemy przydzielić punkty skilla. Chociaż ja zrobię tak, na wszelki wypadek. Gdyby doszło już do konieczności walki wręcz, to będzie to dobre. Poza tym za każdy punkcik przydzielony lub odjęty w statystykach dostajemy 5 skill pointsów w konkretnej gałęzi, którą możemy rozwijać. I z takim ustawieniem mamy 25 combat skill pointsów oraz 55 cywilnych, socjalnych skill pointsów. Spróbujmy to jakoś przydzielić. Tutaj mamy combat skille i tutaj mamy general skills. I do końca gry będziemy mieli już 40 hit pointsów. Więc jako, że nie chcę być bliskodystansowcem, chciałbym władować w crossbowy. Pierwszy punkt kosztuje tylko 5 skill pointsów. Drugi kosztuje już dychę. Żeby wskoczyć na trzeci poziom, kosztuje to już 15. Ja zatrzymam się na 2 w tym wypadku. Za to na pewno chciałbym dodżowanie zwiększyć do 3. Daje mi to 18% szansy na udzielenie kontrataku po udanym uskoku od bycia zaatakowanym wręcz. Blokować raczej też nie będę miał zamiaru, nie będę chyba nosił tarcz. Za to chciałbym mieć lepsze critical strike'i. Teraz mam 6% zadania krwawienia w krytycznym strzale i jestem z tym zadowolony. To wykorzystało wszystkie moje combat skill points. Niewiele, muszę z tym żyć. Zbalansowana postać to nie jest w tej grze, tak mi się wydaje, postać, która jest we wszystkim na maksa, tylko postać, która jest w pewnych umiejętnościach dobra, a wreszcie niestety słaba i za te słabe się nie bierze. Co ciekawe, umiejętności są powiązane. Kiedy przydzielimy jeden punkt, na przykład do sztyletów, automatycznie też wzrasta nam, dodają się bonusowe punkty do mieczy, toporów, młotów i włóczni. Widać, bardziej sztylety są zbliżone do mieczy, więc tutaj pojawia się więcej. Gdy do siekier dodamy toporów, zwiększają się nam, dodaje się tutaj nam bonus. Do pojedynce, do włóczni, mieczy i sztyletów, 3 do hamerów, jest następna jakaś rodzina. Gdy dodamy do włóczni, zwiększa nam się wszystko, plus ładnie nam się komponuje ta umiejętność z mieczami i toporami. Gdy zwiększyłem crossbow, skoczyły mi bonusowe punkty do łuku i do przedmiotów rzucanych. Teraz, każdy z rodzajów broni ma swoją jakby specjalizację. Sztylety są doskonałe do przebijania pancerzy. Są zaostrzone i z łatwością przebijają się przez okrągłe kółeczka chainmaili. Miecze mają lepszą szansę do zadania krytyka. Topory większe jest bronią zamachową, więc z automatu z większą siłą uderzają i zadają większe obrażenia. Młoty mają szansę powalenia przeciwnika na ziemię, co zmusza go do powstania i stracenia action pointsa.
włócznie mają szansę na przerwanie oponentowi próby wejścia w kontakt, w walkę bliskokontaktową, ponieważ są długie, więc można gościa przytrzymać na dystans. Łuki, krytyk, większy bonus do krytyków, crossbow, powalenie, tak jak z młotami, i throwing, przebijają pancerze łatwo. I teraz przydzielmy sobie, skoro wyczerpaliśmy już combat pointsy, przydzielmy cywilne, socjalne punkty. I skoro jestem lore masterem, uczniem lore mastera, zdecydowanie chciałbym być dobry w lorowaniu. Również chciałbym, pewnie się przyda, umiejętność chowania się, bycia cichym. Prawdopodobnie nie będę kradł, więc nawet nie dotykam tego, tej umiejętności. Już troszkę gram, więc wiem, że streetwise, wiedza uliczna, bardzo się przyda. Pozwala wybrnąć w oknach dialogowych z wielu sytuacji lub oszukać kogoś, żeby sprzedał coś o niższej cenie, szczególnie jeśli chodzi o artefakty. Więc na pewno to sobie chciałbym też na trójeczkę dać. Tutaj mamy takie dwie ciekawe umiejętności, alchemia i crafting. Będziemy mogli tworzyć przedmioty. Ja się w crafting osobiście nie chcę bawić, pomimo że jest on ciekawy i zachęcający. Na czym polega crafting? Najpierw musimy mieć blueprint, czyli skrypt, schemat. Kiedy posiadamy schemat, mamy 5 rodzajów materiałów, z których możemy zbudować broń. Im lepsze materiały, tym broń ma lepsze bonusy do ataku, czy do krytyka, czy do czegoś tam. Ja się w to, tak jak mówię, nie będę bawił. Za to alchemia. Możliwość tworzenia... od razu, kiedy słyszymy słowo alchemia, w RPG-ach kojarzą nam się trucizny i mikstury lecznicze. Ale tutaj nie kończy się na tym. W tym świecie rzymsko-imperialnym będziemy się bawili również w tworzenie kwasów, w zabawę prochem, tworzenie ognia greckiego, no i oczywiście trucie i leczenie. Zostało mi 15. Tak jak mówiłem, kraść nie zamierzam. Pułapki. Może z czasem. Na pewno chciałbym tutaj troszkę w trading dać. Co mi to daje? Znajomość cennej rzeczy. Pewnie w sklepach będzie taniej coś do kupienia i drożej do... będziemy mogli sprzedać coś za drożej. Chciałbym też dać sobie leciutko do przodu, a damy lockpiki, niech będzie. Tak już stworzona postać może wkroczyć w świat przygody. Co uczyńmy? Zaczynamy, tak jak mówiłem, w tym miasteczku, małym, zapyziałym miasteczku należącym do domu Doratanów. Jako dziecko bardzo uwielbialiśmy historie wypełnione bogami, walczącymi u boku ludzi przeciw Kantari. Zachwyciliśmy się tymi historiami, postanowiliśmy zostać loremasterem. Wykorzystaliśmy szansę, by to zrobić, kiedy zjawił się w mieście Mistrz Feng. Miasto już posiadało jednego mistrza w tej dziedzinie, jednak kiedy przybył Feng, stary mistrz, znaczy dotychczasowy mistrz, w dziwnych okolicznościach zachorował, nie potrafili zielarze żadni go uzdrowić i dziwiły ich objawy tej choroby. Mistrz Feng, czy mistrz miał coś z tym wspólnego? Nie wiem. I zmarł szybko nasz chory loremaster. Feng zajął jego miejsce, a my zabraliśmy się za bycie jego uczniem. No i ja właśnie jako uczeń zaczynamy przygodę. Jesteśmy
Wiadomo, kółkiem przybliżamy kamerę, wsadem poruszamy się po mapie, Q i E obracanie kąta, zmienianie kąta. Tak, punkty są przydzielane nie tylko za wykonanie jakiejś czynności. Również jest taki system jak czytanie dokumentów. Proszę bardzo. Large, odtworzony dokument o jakiejś historii wojennej. I mój poziom lore wzrósł. Zobaczmy. Wybrałem, ja go wyboostowałem na 3 i po przeczytaniu dokumentu mamy 4. System znany chociażby ze Skyrima, gdzie niektóre książki dawały nam właśnie bonus w naszym umiejętnościach. Boxes. Czy tam coś było? Nothing. Nic interesującego. Junk. 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 Desks. Sprawdźmy to. To nam nic nie dało. Table. Nothing interest. Tak. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy, wydajemy rozkaz do poruszenia się. Gdy klikniemy dwa razy, nasza postać biegnie. Lewym przyciskiem interaktujemy z pewnymi przedmiotami. I również, kiedy wciśniemy go dwa razy, postać zaczyna biec, a nie powolnie ruszać się w tamtym kierunku. Dobrze. Idziemy w takim razie otworzyć sobie drzwi. Sprawdźmy jeszcze junk. Nic. Byłem pewien, że tu coś jeszcze jest. Cholera jasna. Byłem przekonany. Zawiodła mnie pamięć. Tak. Więc dobrze. Wyjdźmy z tego pokoju. Feng już nas wołał. Ja nie zdążyłem, nie zapomniałem przeczytać tą informację. W końcu się Feng nas zawołał. Ważne jest obserwowanie tego okna. Ono jest bardzo ważne. Więc dzięki niemu nie przeoczymy, że otrzymaliśmy punkty, że zdobyliśmy jakąś umiejętność, że ktoś coś do nas mówi. Od razu też jeszcze chciałem coś powiedzieć na temat umiejętności. Umiejętności są bardzo ściśle powiązane, przynajmniej te socjalne, z oknem dialogowym. Wpływają na sposoby odpowiedzi. Możemy na przykład, jeżeli jesteśmy nieźli w snikowaniu i w critical strike'u, może się pojawić nam opcja zaatakować kogoś z nienacka, uderzyć go sztyletem w arterię i uśmiercić bardzo szybciutko. A jeżeli jesteśmy słabi, to taka opcja prawdopodobnie nawet się nie pojawi, a jeśli się pojawi, to po prostu ujrzymy napis: działalność nie powiodła się. Failure. Możemy perswadować komuś coś, próbować przynajmniej. Streetwise na początku gry będzie bardzo często się pojawiało. Przeczucie takie na ulicy, że coś ktoś oszukuje, komuś można coś wmówić. Lore również zauważymy zaraz w pierwszym misji, wykorzystanie tej umiejętności w opcjach dialogowych, więc te umiejętności bardzo urozmaicają nam nasze dialogi. Tak, uzbrójmy troszkę naszą postać i od razu pokażę wam też, jak działa alchemia. Tak, mamy na razie do dyspozycji khanjar, sztylet jakiś taki kultyczny, nie wiem czy kultyczny, no sztylet taki ładny, falisty, który zadaje obrażeń 4-8 i tyle. I mamy jeszcze safeta z brązu, ten jest z żelaza, ten jest z brązu, o słabszym zdecydowanie damage'u. Szybkości mniejszej,
Tu hit critical bonus taki sam. Counter attack chance i passive weapon effect chance bonus. Nie wiem co to oznacza, nieważne. Mamy również crafting. Najpierw musimy mieć jakieś blueprinty, schematy. Nie mamy, nie posiadamy żadnego. Ilość, tak, waga naszego ekwipunku jest ograniczona, ilość kasy, crafting skill 1, alchemy skill. Mamy dwa przedmioty do alchemii. Co możemy z tego zrobić? Healing salve, medical, do leczenia. I twórzmy. Mamy, wkładamy do ekwipunku, pięknie. A z tego możemy stworzyć kwas jakiś, kwas, który przenika przez pancerz. Redukuje obronę przed obrażeniami. Ale nasz alchemy skill jest za mały, aż o 2 punkty, więc na razie zostawmy sobie ten komponent u siebie i mamy jeszcze dwa przedmioty, mianowicie jakiś metal i jakiś metal, który możemy wyrzucić. Prawym przyciskiem myszy to się czyni. Użyj, wyrzuć, remove, drop. Dobrze. Więc jesteśmy wyposażeni w sztylet. Posiadamy go już w tym momencie w łapce. Bądź ten sztylet. Znane z Fallouta. Wybór broni. 40 HP, 8 HP, AP, Start End Combat, Finish Turn, Journal i mapka. Mapka na razie jest niedostępna. Tym centrujemy naszej postaci. To jest również skrót klawiszowy Z. Tutaj main menu. Ja sobie teraz zasejwuję. Już troszkę zsejwowałem, startowałem z czymś, więc na starcie właśnie zasejwuję sobie tą grę. I co? I warto przeczytać jest pomoc. Naprawdę, można się dużo ważnych rzeczy dowiedzieć tutaj na początku dzięki temu samouczkowi. Więc jeżeli zapatrzyliście się w demo bądź już w samą grę, przeczytajcie to sobie. A ja się z wami pożegnam. Na ten odcinek wydaje mi się, że wystarczy to tyle. W następnym zaczniemy już konkretną przygodę, dialogi, walki. Może nie, ale przynajmniej będę się starał, żeby nie. Ale po prostu będziemy szli i coś robili.